Dzień dobry, Kamil Dziubka, zapraszam na Onet Opinię Debata. Naszymi gośćmi są tutaj w studiu Michał Wawer, Konfederacja, Ruch Narodowy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A na łączach internetowych Paweł Zalewski, Polska 2050 i Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zaczniemy od kinematografii. Chciałbym Państwa spytać, tutaj zacznę może od posła Zalewskiego, jeżeli Pan pozwoli. Chciałem spytać, czy Pan się wybiera na film Zielona Granica Agnieszki Holland? Chętnie go zobaczę. A słyszał pan o tym, że podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poborze ogłosił, że we wszystkich kinach studyjnych w Polsce ma być wyświetlany specjalny spot poprzedzający projekcję filmu Zielona Granica właśnie? Co pan o tym sądzi? Ja słyszałem przede wszystkim pana prezydenta, który użył powiedzenia znanego z II wojny światowej, tylko świnie siedzą w kinie w kontekście tego filmu. Uważam, że to jest absolutny skandal. Także dlatego, że w tym czasie, kiedy Łukaszenka rzeczywiście do Mińska zwoził migrantów z Bliskiego Wschodu, z Afryki, w tym czasie część osób rzeczywiście była zwożona na granicę polsko-białoruską, aby przekraczać ją, ale część tych samych osób mogła za łapówkę kupić wizę w polskiej ambasadzie w Mińsku, notabene za pośrednictwem firmy, która była zarejestrowana w Moskwie. Chyba 1500 osób to zrobiło. To jest jakiś absolutny skandal, dlatego że twierdzenie, iż pomaganie osobom, które znalazły się w terenie nieznanym w bardzo groźnych warunkach, jest czymś niewłaściwym. I tak naprawdę jest pomaganiem Łukaszence. Gdy w tym samym czasie polska placówka konsularna dostarcza wizy tym samym osobom, tylko że za łapówkę, to jest coś... Panie proszę, ale jak rozumiem zarzut obecnej władzy do filmu Agnieszki Holland, nie wiem ilu przedstawicieli obozu władzy w ogóle widziało ten film, natomiast rozumiem, że zarzut jest taki, że ten film pokazuje w krzywdzący sposób działania polskich służb, na przykład Straży Granicznej w lasach na granicy polsko-białoruskiej, że to w istocie, że w tym sensie jest to film antypolski. Ja nie oglądałem tego filmu jeszcze, więc nie jestem w stanie tego zarzutu potwierdzić. Myślę, że bardzo wielu polskich strażników granicznych znajdowało się w warunkach konfliktu sumienia. Bo tutaj nie chodzi o to, i ja chcę powiedzieć, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie, ono jest jednoznaczne. Ja głosowałem za zaporą, za budową zapory na granicy, ale zarazem uważałem, że bezpieczeństwo powinno iść w parze z człowieczeństwem. Jeżeli ktoś przekroczył tę granicę, dlatego że polskie służby były niesprawne i pozwoliły na to, to tym osobom należy udzielić takiej pomocy, aby oni mogli przeżyć, aby oni mogli po prostu złożyć wniosek, jeżeli taki chcieli, wniosek o status uchodźcy w odpowiednim polskim urzędzie. Niestety ta działalność była krytykowana. Ja nie krytykuję i nie krytykowałem Polskiej Straży Granicznej za to, że uniemożliwiała przekroczenie polskiej granicy, bo to jest oczywiste, że tak Polska Straż Graniczna powinna działać. Polska granica nie jest od tego, żeby ją nielegalnie przekraczać. Ale jeżeli już ktoś to zrobił, to znajduje się pod opieką polskiego prawa. Polskiego prawa, powtarzam raz jeszcze, a nie jakiegoś innego. I powinien być traktowany dokładnie zgodnie z tym prawem. Otóż problemem jest to, że polskie służby nie stosowały polskiego prawa do tych osób, które już znalazły się na terytorium Rzeczpospolitej. Dobrze, to powtórzę teraz to pytanie do mojego gościa w studiu, pan Michał Wawer, Konfederacja. Przypomnę, czy pan się z kolei wybierze na film Agnieszki Holland? No ja nie chciałbym ze swojego portfela finansować tego typu dzieł, także liczę, że będzie jakaś możliwość zapoznania się z tym filmem bez finansowania działalności pani Holland i jej wydawców. Natomiast oczywiście czego mniej więcej możemy się po tym filmie spodziewać, to już wiemy i ja mam szczerą nadzieję, że prawnicy Straży Granicznej i innych służb mundurowych już ostrzą pióra i szykują się na to, żeby po prostu pociągnąć panią Holland do sądu. Ale pan tak mówi, dobro pan osobistych. Dokładnie wiedział, co jest w tym filmie. No, mamy już jakieś przecieki, tak, z pokazów przedpremierowych, z informacji z zagranicy, tak, na razie płynących. Mówię, no oczywiście, mówię, liczę, że są gotowi na to, tak, żeby po prostu ten film pod tym kątem przeanalizować. Pan ma poczucie, i wszelkie naruszenia dobrego imienia naszych służb, naszej Straży Granicznej. Właśnie, czy pan ma przekonanie, że polskie służby na polsko-białoruskiej granicy działały zgodnie z prawem?
W 100%? W każdej masowej, dużej sytuacji mogą się zdarzyć jakieś pojedyncze przypadki naruszenia prawa, które oczywiście trzeba rozliczyć, które trzeba ukarać. Natomiast co do zasady, całość działań polskich służb na polskiej granicy była całkowicie uzasadniona i zostało zrobione naprawdę dużo, naprawdę wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby nie dopuścić do napływu barbarzyńców, ale tak, do napływu nielegalnych migrantów. Ale przypadek? Pan jest zwolennikiem pushbacków? Pushbacki oczywiście powinny być stosowane. No jeżeli mamy naszą granicę, to mamy... Pan wie o tym. No tak, zdaję sobie z tego sprawę. Jakąś interpretacją obecnie obowiązującego prawa międzynarodowego i to jest coś, co należałoby zmienić, tak? To jest coś, co Polska po prostu powinna jednoznacznie powiedzieć, że w takiej sytuacji międzynarodowej, w jakiej się znajdujemy, w takiej sytuacji demograficznej, w takiej sytuacji, gdzie jest już zorganizowana przestępczość, organizująca masowe najazdy na granicę Unii Europejskiej, no to sytuacja, w której my nie możemy po prostu kogoś, kto przed chwilą przekroczył granicę, odstawić natychmiast z powrotem za tę granicę, to jest sytuacja skandaliczna. To ja rozumiem, problem polega na tym, że białoruskie służby robią dokładnie to samo i po prostu wielu ludzi po prostu zostaje w tych lasach i często w tych lasach. Białoruskie służby nie mają żadnych imigrantów, którzy by z granicy polskiej, tak, ze strony polskiej przez zieloną granicę próbowali się do nich przedostać. No tak, ale chodzi o tych, którzy podróżują przez Via Mińsk. Ale okej. Okay. Tak, no ci są klientami zasadniczo ale białoruskich służb specjalnych, więc oczywiście, że należy ich zwracać do ich... O tę całą działalność obecnej władzy w związku z tym filmem. Czy to mimo wszystko nie jest strzelanie z armaty do muchy? Czy to nie jest robienie, skoro pan mówi, że taka działalność nie powinna być finansowana, mówię o działalności pani Agnieszki Holland, czy to nie wywoła efektu odwrotnego? Dlatego, że mam wrażenie, że od kilku dni głównym tematem kampanii Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie ten film. I czy to nie będzie efekt odwrotny, czy po prostu ten film nie dostanie po prostu darmowej reklamy? No to jest oczywiście możliwe, tak? Rząd PiSu nigdy nie był specjalnie zręczny w radzeniu sobie z przeciwnikami, czy ideowymi, czy politycznymi. Tak jak mówię, ja bym się tutaj bardziej skupił na analizie pod kątem prawnym i pociągnięcia pani Holland do odpowiedzialności sądowej, niż na robieniu wielkiego szumu wokół tego filmu, bo to oczywiście tylko napędza klientów do oglądania tego filmu. A chciałem jeszcze pana spytać o taki tweet pana Dariusza Mateckiego, bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobry, który napisał tak. W kontekście tego filmu Andrzej Szalawski, Michał Luciński i jego syn nie byli anonimowi, wy też nie jesteście anonimowi. Tutaj widzą, którzy nie wiedzą, o kim byli wymienieni ludzie. To byli aktorzy, którzy w czasie II wojny światowej kolaborowali z Niemcami, występowali na przykład w produkcjach filmowych. Jego syn został nawet z rozkazu Polskiego Państwa Podziemnego zamordowany. I w dalszej części tweeta pana Mateckiego są wymienieni wszyscy aktorzy, którzy zagrali w filmie Agnieszki Holland. Czy pan uważa, że to nie jest przekroczenie granicy? Uważam, że jest to zdecydowanie przesadne porównanie i jak wiele wypowiedzi pana Mateckiego po prostu histeryczne. Natomiast nie mam wątpliwości, że osoby, które biorą udział w tego typu antypolskiej działalności kulturowej, powinny się spotykać z publiczną krytyką, z ostracyzmem społecznym. Tu jeszcze chciałem pana Pawła Zalewskiego w tym wątku spytać o ten tweet właśnie. Czy pan widział może ten wpis pana Mateckiego? Pan Paweł Zalewski? Nie, nie obserwuję pana Mateckiego. To jest... przekroczenie wszelkich standardów, wszelkich granic, porównywanie aktorów do Iłosyma, który był konfidentem Gestapo. I myślę, że to pokazuje nastawienie niektórych przynajmniej członków obecnego establishmentu, ekipy elity władzy, które polega na tym, że wszystko to, co nie jest zgodne z interesem PiSu, a nie interesem Polski, bo wielokrotnie te interesy się rozjeżdżają, jest w sposób brutalny w ten sposób opisywany. Ale ja dwa słowa, jeżeli pan pozwoli, jeszcze odniosę się do wypowiedzi pana Wawra, którą przed sekundą wysłuchałem. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony. Znaczy, rozumiem, że każdy może mieć swoje poglądy i to jest jasne, ale szczególnie dwiema kwestiami. Po pierwsze, pan nazwał tych imigrantów barbarzyńcami. Myślę, że w ten sposób jest pan po tej samej stronie, co pan Matecki i jemu podobni. Bo nazywa pan osoby, których pan w ogóle nie zna. Ludzi, którzy szukają swojego bezpieczeństwa ekonomicznego w Europie w sposób absolutnie skandaliczny. I druga rzecz, bardzo się dziwię przedstawicielowi formacji, która chce być formacją wolnorynkową, to znaczy jednak uznającą reguły
rynkowe, że chce sięgnąć po produkt no, w formule pirackiej, nie płacąc za niego. Bo pan sam powiedział, że nie chce pan wspierać pani Holland czy producentów filmu, którzy w końcu wyprodukowali ten film za własne pieniądze, tak aby obejrzeć go nie płacąc. No muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dziwne. Być może to jest po prostu, być może na tym polega wolnorynkowość Konfederacji, żeby po pewne produkty sięgać dzięki piractwu. To chciałem jeszcze kończąc ten wątek. To ja poproszę, tak. To jednym zdaniem oczywiście myślę, że moja wypowiedź była jasna. Nie zamierzam oglądać filmu pani Holland nielegalnie. Po prostu wyraziłem nadzieję, że będzie on w jakiejś formie dostępny do obejrzenia za darmo, bo nie zamierzam wydawcy pani Holland nabijać portfela. Natomiast nie, to nie było absurdalna zupełnie uwaga, uważam, i zinterpretowanie tego jako jakieś tutaj zachęcanie do działań nielegalnych. Natomiast jeżeli chodzi o tę poważną kwestię, którą pan poseł poruszył, no to tak, uważam, że porównanie do barbarzyńców jest tutaj zupełnie oczywiste, zupełnie zrozumiałe. Oglądaliśmy 2 lata temu te sceny na granicy, gdzie ci tak pieszczeni tak przez Platformę, tak opiekowani przez posłów lewicy, tak zwani uchodźcy, którzy zapłacili grube pieniądze, żeby się tutaj znaleźć, byli transportowani samolotami, byli klientami białoruskiej dyktatury, wzięli butelki, wzięli kamienie, wzięli według niektórych doniesień medialnych granaty i szturmowali polską granicę, raniąc polskich funkcjonariuszy. No jeżeli tego nie można nazwać barbarzyństwem, jeżeli tego nie można nazwać połamaniem wszelkich zasad cywilizacji, złamaniem prawa, to niczego już w tym momencie nie można w ten sposób nazwać. To jeszcze przechodząc do wątku, który się trochę wiąże z tematem filmu Agnieszki Holland, chodzi o aferę wizową. Z sondażu przeprowadzonego dla Onetu wynika, że 76% Polaków słyszało o aferze wizowej. Jest zdania, że minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powinien stracić stanowisko. Co ciekawe, aż 79% zwolenników PiS-u o tej aferze słyszało. Nawet więcej niż wyborców Konfederacji, tutaj tylko 74%. Ale chciałem o ten wątek i odpowiedzialność polityczną spytać. Czy pana zdaniem dymisja wiceministra Wawrzyka wystarczy? Znaczy, afera wizowa i w ogóle cała polityka imigracyjna to jest coś, za co po prostu powinien polecieć ten rząd. To Polacy powinni 15 października podziękować za współpracę ludziom za to odpowiedzialnym i ich raz na zawsze odsunąć od władzy, bo afera wizowa to jest tylko wisienka na torcie. Tak? Kompromitacją jest cała polityka imigracyjna prowadzona przez PiS i popierana oczywiście też przez Platformę Obywatelską. Polityka imigracyjna polegająca na tym, że mamy de facto otwarte granice, że mamy kilkadziesiąt tysięcy muzułmańskich. Platforma deklaruje, że nie. Platforma uważa, że PiS w ogóle Platforma, nie prowadzi żadnej polityki. Tak, Platforma Obywatelska deklaruje to od, nie wiem, 2 czy 3 tygodni. A wcześniej to, jeżeli nawet PiS zrobił przypadkowo coś dobrego i właśnie blokował napływ jakichś tam nielegalnych imigrantów, to Platforma Obywatelska ganiała z siatkami z Biedronki na granicę i jeszcze ich zachęcała, żeby chętniej przyjeżdżali. A propos fakty są takie, że od kilkunastu lat Platforma rękę w rękę z PiS-em prowadzi politykę otwartych granic. Każdy, komu tylko przyjdzie do głowy, że warto by przyjechać do Polski, to może dostać wizę, może dostać zezwolenie na pobyt, nie ma żadnych limitów, nie ma żadnych ograniczeń. No ale od 8 lat to jednak Prawo i Sprawiedliwość rządzi, a nie PiS. Od 8 lat PiS robi to na skalę bezprecedensową, wcześniej niespotykaną. Tak? To jest na skalę masową. To jest nie tylko zgoda na to, żeby ktokolwiek przyjechał, kto tylko chce, de facto bez żadnej weryfikacji, bez żadnych kryteriów, bez żadnych limitów, ale jeszcze jest aktywne zachęcanie do tego, bo przedstawiciele polskiego rządu jeździli do Uzbekistanu, żeby stamtąd ściągać tanią siłę roboczą. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że wiceminister rolnictwa składał wręcz zamówienie, żeby sprowadzić 1 milion ludzi, jeśli dobrze pamiętam, z Bangladeszu. Brakiem rąk do pracy. No dobrze, brakiem rąk do pracy gdzie? W rolnictwie, które jest w tej chwili zasadniczo zautomatyzowane. 1 milion ludzi w rolnictwie to jest siła robocza, która kilkakrotnie przewyższa całe polskie zapotrzebowanie na siłę roboczą w tym sektorze. Także to było po prostu... To była też niewiarygodna hipokryzja, tak? Dlatego, że z jednej strony straszyli imigrantami, z jednej strony budowali swoją polityczną opowieść na tym, że obronią Polskę przed imigrantami, a jednocześnie sprowadzali ich na skalę absolutnie do tej pory niespotykaną. Ale czy Konfederacja uważa, że... Bo mam wrażenie, że trochę gubimy jednak problem, bo jednak rąk do pracy w Polsce trochę brakuje, biorąc pod uwagę problemy migracyjne. Czy jakby jaki pomysł tu ma Konfederacja? To znaczy zamykamy w ogóle ten kanał, czy jednak...
zaczynamy prowadzić jakąś politykę, jeżeli tak, to jaką? No w tej kwestii braku rąk do pracy to ja się odnoszę podając przykład powiatu chełmskiego, gdzie bezrobocie w kwietniu tego roku wynosiło prawie 15%, 14,8% i w tym samym powiecie było zarejestrowanych 3000 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, czyli była otwarta droga dla imigrantów z Ukrainy czy z Gruzji, żeby przyjechali tam tę pracę wykonywać. No to nie jest tak, że imigranci są sprowadzani według kryterium zapotrzebowania na siłę roboczą. Są miejsca w Polsce, gdzie doskonale wystarcza ta siła robocza, którą mamy w Polsce, którą czasami wystarczy przesunąć, czasami wystarczy przeszkolić, a czasami trzeba postawić na automatyzację, a nie sprowadzanie dodatkowej taniej siły roboczej. Na to w ogóle rząd PiS-u nie patrzył. Rząd PiS-u sprowadzał po prostu na potęgę, sprowadzał dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy, milionami imigrantów, realizując w ten sposób, trudno powiedzieć, jaką agendę. No chyba podmiany ludności w Polsce. Pan Paweł Zalewski, to jeszcze chciałem spytać o tę odpowiedzialność polityczną za aferę wizową. Czy... Powtórzę to pytanie. Czy dymisja ministra Wawrzyka wystarczy? Nie, no oczywiście, że nie. To jest wielka afera, która pokazuje, jak bardzo zgniły jest system PiS. Przecież to nie chodzi tylko i wyłącznie o te 268 przypadków, którymi dzisiaj zajmuje się prokuratura, za które odpowiada pan minister Wawrzyk i jego ludzie, ale o cały system, który od kilku lat wiadomo było, że źle działa, że są w nim nieprawidłowości, że wizy polskie są sprzedawane w sposób całkowicie bezprawny, no bo niezgodny z polskim prawem, przez firmy pośredniczące. Ja nie mam żadnej wątpliwości, powtarzam to raz jeszcze z całym naciskiem, że ten system mógł być utrzymywany tylko dlatego, że komuś na tym zależało, bo sygnały, że on źle działa, płynęły ze wszystkich stron w MSD-cie i wszyscy to wiedzieli. Wiedziały to służby konsularne, wiedziały to również służby, które zajmują się, służby specjalne polskie, które zajmują się kontrolą dostępu do polskiej granicy, także do systemu wizowego, bo przecież to jest system, który w każdym kraju, także w Polsce, podlega kontroli służb. A więc to, że ten system źle działał, to, że ten system był ślepy, to, że ten system także pozwalał na ściągnięcie do Polski, a w konsekwencji do strefy Schengen, a jak się okazuje także do krajów, które ze strefą Schengen mają podpisane umowy, takie jak Meksyk, ludzi, których polskie konsulaty nie były w stanie zweryfikować. Przecież są bardzo poważne sygnały, że wśród tych osób, które przeszły, były osoby podejrzewane o terroryzm. To jest bardzo poważna sprawa. I to tak naprawdę stanowiło główną podstawę interwencji służb amerykańskich do polskich, aby polskie się w końcu tym zajęły. Otóż to jest naprawdę bardzo poważny problem, dlatego że dzisiaj PiS mówi o tym, iż jest jedyną partią, która może doprowadzić do tego, że Polska będzie bezpieczna, gdy cała polityka PiS-u powoduje, że Polska bezpieczna nie jest. To znaczy cała polityka PiS-u, w tym przypadku, jeżeli chodzi o kwestie wizowe, otwierania granic Polski całkowicie niekontrolowanego, powoduje dokładnie coś odwrotnego, czyli zagrożenie bezpieczeństwa Polaków. I to jest główny problem i główny problem PiS-u w tej sprawie, ale także główny problem nas wszystkich Polaków. Natomiast jest druga kwestia bardzo istotna. To jest to, że ten proceder w moim przekonaniu w znakomitej większości, nie tylko dotyczący tych spraw, którymi się zajmuje prokuratura, ale tych ponad 200 tysięcy wiz w ciągu kilku ostatnich lat, które zostały w ten sposób pozyskane przez osoby, które nie zostały właściwie skontrolowane. Otóż to jest kwestia braku polityki migracyjnej. Gdyby była polityka migracyjna, gdyby był dokument, poważny dokument, przedyskutowany w Sejmie i przyjęty w Sejmie, który mówi, jakiej siły roboczej, jakie kwalifikacje są w Polsce potrzebne, skąd chcemy brać pracowników do Polski, to tego typu decyzje podejmowane na poziomie dyrektora departamentu czy wiceministra po prostu by nie były możliwe. I konsulowie, gdyby mieli taki dokument poważny, przyjęty przez państwo, mogliby weryfikować wnioski, które są do niej składane pod kątem tego dokumentu. I teraz jaki w tej sprawie ma stanowisko Polska 2050, trzecia droga, której jestem przedstawicielem. Otóż my mamy świadomość, że
polski biznes, ale także polscy rolnicy, polscy sadownicy, to sugeruję panu Wawrowi, żeby przyjechał do Sandomierskie, do Grójeckie i porozmawiał z sadownikami, jak wygląda sytuacja. Ja nie wiem, czy milion ludzi, no to brzmi absurdalnie, to ten pomysł ministra Kułakowskiego rzeczywiście jest absurdalny, ale rzeczywiście ci ludzie są potrzebni do pracy w Polsce. Otóż my jesteśmy zdania, że migracja powinna być kontrolowana w oparciu o poważny system wizowy, a nie łapówkarski, to po pierwsze. Po drugie, że wszyscy powinni być skontrolowani i dawać rękojmie, że ich celem jest praca w Polsce, a nie robienie czegokolwiek innego, bo wiemy przecież, że bardzo wiele osób, które tutaj przyjechały na zezwolenie na pracę, w ogóle tej pracy nie podjęło. I ostatnia bardzo ważna rzecz. My jesteśmy zwolennikami takiego systemu, który jest w Danii. Dania jest krajem, którego wartości demokratyczne nie podlegają żadnej wątpliwości. Otóż w Danii, chcemy, żeby tak samo było w Polsce, uważamy, że ta migracja, która polegać ma na wydawaniu zgód na pobyt stały, na wieloletnią pracę w kraju, że ona powinna opierać się na tym, że osoby, które tutaj przyjeżdżają, deklarują, ale to jest też weryfikowane, że zgadzają się na wartości, które wyznaje polskie społeczeństwo. Bo dostrzegamy problemy, które istnieją w innych krajach Zachodu, gdzie stworzono enklawy kulturowe, które dają fatalne efekty. My uważamy, że mamy prawo do pewnej spójności kulturowej. To nie oznacza, że mamy być zamknięci, że mamy być nietolerancyjni, ale jednak te podstawowe wartości kulturowe, które w Polsce są wyznawane, powinny być wyznawane także przez migrantów i to zapewni Polsce bezpieczeństwo, to zapewni Polsce także spokój społeczny. To jeszcze krótko w tym temacie pan Michał Wawer. No ja chciałem tylko krótko zaapelować do widzów, żeby traktowali z należytą ostrożnością deklarację ze strony Polski 2050 co do tego, jaka będzie ich polityka migracyjna. Bo przypominam, że Polska 2050 już w zasadzie zobowiązała się do wejścia w koalicję z Platformą Obywatelską, a Platforma to są ci sami ludzie, którzy w czasie kryzysu na granicy 2 lata temu składali takie oświadczenia jak: wpuśćcie tych ludzi, potem się sprawdzi, kim oni są. Totalna opozycja nie ma żadnej wiarygodności, jeśli chodzi o zaostrzenie polityki imigracyjnej. Zawsze pracowała rękę w rękę z PiS-em przy tej polityce otwartych granic, która jest w tej chwili realizowana i dopiero niedawno pan Donald Tusk sobie przypomniał, odkrył sobie gen nacjonalizmu, bo stwierdził, że mu to podniesie słupki wyborcze. Natomiast prawda jest taka, że jedynie Konfederacja jest partią, która mówi konsekwentnie od lat to samo na temat imigracji. Ale Konfederacja też będzie musiała wyjść w koalicję, żeby rządzić. To już jest pytanie do wyborców 15 października. Ale sondaże na to wskazują. Albo PiS, sondaże na to wskazują, a zdecydują wyborcy. Ale no jeżeli państwo cały czas nie wykluczają koalicji z PiS-em. Wykluczamy koalicję z kimkolwiek. No to państwo nie będą rządzić. Chyba że wyborcy postanowią nam zaufać w większym stopniu, niż pokazują to w tej chwili sondaże. Szanowni panowie, to jeszcze chciałem zupełnie na koniec... Jeśli można, panie redaktorze, tak, bo pan Wawer miał jeszcze w tej sprawie dwie możliwości zabrania głosu, a ja tylko jedną. Otóż jest rzeczą oczywistą, że Konfederacja jest partią absolutnego bałaganu i totalnego zamieszania w Polsce. No chyba że wejdzie w koalicję z PiS-em, do czego jesteście państwo skłaniani i do czego zresztą państwo daliście wiele dowodów, że to jest możliwe. Przecież wasi członkowie, wasi posłowie współpracowali z PiS-em wiele razy. Ratowaliście w głosowaniach PiS absolutnie widocznie wiele razy. Obecność waszych posłów u pana Obajtka też jest przedmiotem informacji medialnych. A więc jeżeli rzeczywiście ten głos będzie oddany na państwa, to albo doprowadzi on do totalnego bałaganu, no bo być może rzeczywiście nie będziecie w stanie się wewnątrz porozumieć, bo przecież jesteście tak naprawdę nie jedną partią, ale taką mozaiką różnych ugrupowań o bardzo różnych poglądach, od nacjonalizmu przez taki skrajny libertarianizm, albo wejdziecie w sojusz z PiS-em. On może niekoniecznie być oficjalny, ale będziecie popierali rząd mniejszościowy, korzystając z tego, tak jak żeście korzystali do tej pory.
To jest jasne i dlatego uważam, że rzeczywiście głosowanie na państwa nie ma sensu. A co do związków trzeciej drogi Polski 2050 z Platformą, to ich nie ma. My deklarujemy gwarancję dla Polaków, że jeżeli wejdziemy, sam pan był 12 gwarancji, że jeżeli wejdziemy w koalicję z kimkolwiek, teraz kończę, że jeżeli wejdziemy w koalicję z kimkolwiek w przyszłym Sejmie, to nie dlatego, żeby przyjmować program jakiejkolwiek z partii, bo jeżeli tak miałoby być, to byśmy się zjednoczyli i stworzyli jedną listę, ale po to, żeby być gwarantem tych właśnie punktów, o których mówimy, i kwestia migracji jest jednym z tych fundamentalnych punktów. Jeżeli z kimkolwiek w koalicję wejdziemy, to nie po to, aby akceptować pogląd. To jeszcze pan Michał. Chciałem tylko króciutko sprostować, że Konfederacja głosuje z PiS-em rzadziej niż którakolwiek z innych partii w polskim parlamencie i potwierdzają to nawet wyliczenia lewicowej organizacji Demagog, która taką tabelkę procentową przedstawiła i no, o niej można wszystko powiedzieć, a nie to, że jest przyjazna Konfederacji. Także myślę, że to możemy w kategoriach faktów mówić. To chodzi o ratowanie PiS-u w kluczowych kwestiach, a nie o statystykę. Chodzi o decyzje polityczne, a nie statystyczne efekty całej masy głosowań. Bo to panowie, to jeszcze bardzo, bardzo króciutko chciałem na koniec spytać o Ukrainę i o ten antyukraiński zwrot Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich dniach i tygodniach. Pan Michał Wawer, czy pan uważa, że to jest trwała tendencja wynikająca z jakiejś rzeczywiście przemyślanej polityki, czy to potrwa tylko do wyborów, bo o wybory tutaj chodzi? No, nic nie wskazuje, żeby to było w jakikolwiek sposób przemyślane. Na razie to są tylko głośne słowa wygłaszane do polskiego wyborcy, natomiast tak naprawdę to rząd PiS na razie... No nie tylko polskiego wyborcy. Premier Morawiecki powiedział, że Polska nie przekazuje uzbrojenia dla Ukrainy i to jest news numer jeden w wielu światowych mediach. To jest wypowiedź o zerowej zawartości, dlatego że Polska oddała już Ukrainie wszystko, co mogła oddać, i prawdopodobnie antypolski zwrot w polityce ukraińskiej ma związek też z tym, że Ukraińcy się po prostu zorientowali, że już Polska nie ma im nic więcej do oddania. To, co teraz obserwujemy, to jest całkowite bankructwo polityki ukraińskiej prowadzonej przez PiS. To jest sytuacja, kiedy po prostu wreszcie dotarło do PiS-u, że Ukraina nie będzie wdzięczna, że nie ma czegoś takiego jak wdzięczność w relacjach międzynarodowych. I to jest moment, w którym Polacy powinni po prostu odsunąć tych ludzi od władzy, bo oni pokazali, że nie potrafią w politykę międzynarodową, w politykę zagraniczną. To jest moment, żeby dokonać resetu w relacjach z Ukrainą i usiąść z nimi do stołu i powiedzieć, co otrzymują od Polaków, a jakie Polska ma żądania w zamian, jakie są uzasadnione interesy narodowe Polski, które Ukraina ma obowiązek w tej chwili zrealizować, jeżeli liczy na jakiekolwiek dalsze wsparcie z naszej strony. To jeszcze pan Paweł Zalewski w tym temacie krótko poproszę. Najbardziej uzasadnionym interesem Polski było wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją w taki sposób, aby Rosja nie opanowała Ukrainy, w taki sposób, aby Polska nie graniczyła z Rosją. To jest oczywiste i jeżeli Polska 2050, trzecia droga, wspierała rząd w popieraniu Ukrainy i także w przekazywaniu polskiego uzbrojenia, to tylko i wyłącznie z tego powodu, a nie licząc na jakąkolwiek wdzięczność, bo tutaj się zgadzam. Ja jestem realistą w polityce i wdzięczność nie jest z niej żadną walutą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest tak, że PiS rywalizuje o głosy z Konfederacją, która od początku była przeciwna wspieraniu Ukrainy i od początku zajmowała stanowisko prorosyjskie. Ja pamiętam wiele wystąpień pana posła Brauna. Wiele z nich było niestety skandalicznych, prorosyjskich w Sejmie. I dzisiaj rzeczywiście Konfederacja jako partia prorosyjska ma prawo mieć satysfakcję, że PiS przyjmuje jej argumenty i retorykę w kampanii wyborczej, ale to na pewno nie jest zgodne z interesem Polski. My nie mamy żadnej satysfakcji z tego powodu. Ostatnia rzecz. PiS miał ponad rok, aby stworzyć skuteczny kanał tranzytu płodów rolnych ukraińskich przez Polskę. Wiadomo było, że ten kryzys, który miał miejsce w ubiegłym roku, na którym zarobiły firmy, które nie zostały ujawnione przez PiS, więc tutaj znak zapytania, kto zarobił na tym kryzysie i na tym tanim zbożu w ubiegłym roku i później, ale miał ten czas, tego czasu nie wykorzystał, w ten sposób pokazał, że nie nadaje się do rządzenia. 15 października mam nadzieję, że nastąpi zmiana, a warunkiem tego, aby powstał dobry, demokratyczny rząd, który przywróci praworządność i dobrą politykę, także migracyjną, jest to, aby trzecia droga miała mocną pozycję w tych wyborach. I bardzo państwa serdecznie proszę o głos
15 października. Jeżeli mamy jakąkolwiek satysfakcję, to co najwyżej bardzo gorzką, że mieliśmy niestety znowu rację i stało się dokładnie to, co przewidywaliśmy. PiS z Polską 2050 i Platformą oddał Ukrainie wszystko, co mógł oddać, a w zamian usłyszeli na zgromadzeniu ogólnym ONZ, że Polska jest wspólnikiem Putina. No tak dokładnie prezydent Zełenski nie powiedział. Ukraina się nie poddała Rosji. I dzięki temu dzisiaj kończymy, panowie. Jest pan dumny z siebie. Chociaż ograniczona terytorialnie ciągle jest niezależne państwo. Kończymy, panowie. Michał Wawer, Konfederacja, i Paweł Zalewski, Polska 2050, Trzecia Droga, byli gośćmi programu Onet Opinie Debata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.